Hej, cześć, siemanko, z tej strony Undead i jest ze mną Wojtek na tle wschodzącego słońca. Jestem, dzień dobry. O Jezus, co to było, przepraszam. No ta noc spędzona przed zachodem. Ta noc, creeper wybuchł przed naszą mordą, a ty... Słuchajcie, chcemy się witać, naprawdę przyrzekam, chcemy się witać. Jesteśmy na innym końcu mapy. Ja już zacząłem nagrywanie, a Wojtek mówi: Jezu, macie creeper! Tak, i słuchajcie, wybuch, łataliśmy tak, i ja tylko tak, że przyjdziemy badum, tutaj. I tak odbiegłem. No. No. Także Wojtku, powiedz, co dzisiaj robimy, ale nie jedz bezczelnie, jak ja mówię. Ale ja nic nie powiedziałem, a nie jedz się z pełną buzią. Aha, no dobrze. Nie jedz, jak nic nie mówię. Skończyłem. Słuchajcie, nie wiem, co dzisiaj za bardzo mamy w planach, bo... Znaczy szczerze, nie, w planach mamy na pewno... Nie jesteśmy w stanie się dogadać. Co ty kłamiesz? Nie bij mnie, no przed chwilą sobie serca zregenerowałem. W planach... Patrz mój miecz, tak po boku. Jaki cień pada. U mnie na shaderach. Tutaj. Nie mam shaderów. No co, no u mnie... U mnie wszystko dobrze, a u was? Hej, ładny miecz. Oj, sorry. No. Nie zrobiłem tego celowo. Tak. It's over. No plan generalnie był taki, że idziemy zobaczyć na zadania, co możemy ewentualnie dzisiaj dla was przedsięwziąć i chcemy też popłynąć troszeczkę dalej tam i może troszkę bardziej poeksplorować, zobaczyć, co nam jest dane dzisiaj, zginąć w jakim miejscu, gdzie nam jest dane zginąć w miejscu, tak, prawda, Wojtku? W ogóle, znaczy, ja powiem tak, chodź. Nam jest, Macieku, potrzebne dużo żelaza. A my nie mamy żelaza? No właśnie, mamy takie ubytki, że nie mamy nawet na sety. Aha. Więc nie ukrywam, że dobrze by było udać się na wyspę tam, gdzie byliśmy wtedy i troszeczkę żelaza pokopać. Tylko nie dać się zabić tak chamsko. Chamsko. Więc, schodzę w dół, wiesz, siostro basen. I ja też chodzę. Znaczy schodzę. Ja też. Druga minuta ten zaczyna. Ja też wchodzę. Ta noc. No. Wait a minute. Minute? To są zadania. To może ogarnij jakieś zadania. No mamy tego nosić, Borysa ze sobą. Piszesz się na to? Chociaż nie, bo ty masz w trasie śmierci tylko 8, więc może ty lepiej nie jesteś dobrą osobą aha na to. Ale wiesz co, zobacz, Andrzej, tu jest zadanie jakiejś Oasis Temple i masz Legend has it that below this island is a mythical bucket that turns water fresh and clear. They say flowing fresh water leads to its mossy home. Czyli teoretycznie pod tą wyspą coś jest. Legenda głosi, że below this island, dokładnie. Dobra, to możemy to, słuchaj, możemy to zobaczyć, jak to wygląda. No tak, tylko pytanie teraz jest za 100 punktów, jak się tutaj gdzie i co wkopać. No to może tam, poczekaj, chodź tu jeszcze, chodź tu. No, idę. A czemu nie możemy na przykład zrobić tego salve the broken wing from the reef? Znaczy, wiesz co, ja ogólnie już powiedziałem wcześniej, my dopóki nie będziemy mieli... My do Netheru dzisiaj mieliśmy iść, mój drogi. Netheru? Tak. A to jest jakiś inny Nether? Znaczy, nie no, do Netheru ogólnie mieliśmy iść dzisiaj. Nie, no pamiętasz, dobra. Mamy diamenty na Kilowa. No mamy, ale powiedz mi, czy tu jest jakiś inny Nether? Czy tam też są jakieś wyspy? Też będziemy pływać, znaczy, brodzić w lawie? Szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, bo... Nie wiem, nie wiem czy Nether się jakiś nam zrespili. Czyli oczywiście, normalny, nie słuchajcie, 3 minuty odcinka minęły, my się nie możemy ogarnąć, skonsolidować nie w jedną całość, to wszystko przez Wojtka. Ej. Kończ. To wszystko it's you. It's over. A tutaj są elitarne challenge. Czy ty tu tak w ogóle kiedykolwiek na dole byłeś, czy tak ja, średnio? Byliśmy, znaczy ja byłem, ty nie, bo ty robisz coś innego oczywiście. Kupa, o Boże, Boże, się, żebym wystraszył właśnie, no przestań wspychać. O Boże, naprawdę? I co? I oni znaczy, tego... ja powiem tak, ja no, tu jest kojarzę, Nether, masz, tu ja masz obsydian. Ale no tego nie ruszajmy, tak? To musimy, będziemy musieli zrobić z lawy. Natomiast ja przyznaję się szczerze, że kojarzę to zadanie, bo oglądałem gdzieś jakiś odcinek właśnie Castaway'a, chyba Magdy, jakiś taki chwilowy dosłownie, i wiem, jak to wygląda i ja tam chcę. Ale to musimy zrobić... Ja tam chcę. Oj, uwierz mi, Maciek, że też byś chciał, bo to jest pod ziemią i to jest mega fajnie zrobione i fantastycznie to wygląda. Natomiast myślę, że na razie nie będziemy tego wykonywać, to sobie zostawimy może, bo to jest... The Elite Quest.
Więc, ej, czekaj, tu jest jeszcze coś. Bonus challenge. Screenshot proof of your and Boris completing each challenge. Make them funny and clever. A, bo zacz, tu trzeba robić screenshoty, jak się coś z Borysem robi. A my no to dupa, bo my już nie zrobimy. A, Wojtek, z tobą grać Minecrafta. Ale ja się boję brać Borysa. Nie denerwuj mnie. Wychodź z tej groty solnej, niedźwiedziu. No może go na głowę załóżmy, będzie lepiej. Dobra, chodź, spróbujemy coś skopać i popłyniemy na inną wyspę i popłyniemy po jakieś żelazko czy coś. Słuchajcie, ta seria może być serio... Żelazko? Nie masz w domu żelazka? Mam, zostawiłem je właśnie na gazie. Ta seria może być serią długą, dlatego że nasze zadania, widzicie, idą jak krew z nosa. A to co, tu się kopać? Nie, nie wiem, piasek, ja bym gdzieś tutaj spróbował, a nie, bo tu będzie pomieszczenie, dobra. Tak. Będzie właśnie to, poczekaj, tu tutaj spróbujemy. Jezus, padam na ciebie, lecę na ciebie, baby. Zawsze na mnie lecisz. Czekaj, czy tu jest wody? Nie, tu jeszcze nie ma wody. Kurde, ten piasek. Kiedy Wojtek kopie, ja wam urozmaicę czas, może pośpiewam coś. Hit me, baby, one more time, my loneliness. Oops, nie no, zdupczyłeś. O, mam bungiel. Znaczy, wiesz co, Maciek, ja bym bardzo chciał, żebyś ewentualnie, jak ja tu będę kopać, nam zejście jakieś, skocz szybko do domu i no. Zrób nam lofy kamienne i jeden żelazny. Nie wiem, czy mamy żelazo. I jest żelazo, jest 18 sztuk żelaza, ale to i tak jest mało, żeby zrobić sety, więc wiesz. Dobrze. I pochodnie, jakbyś mógł. Pochodnie ja mam 17 przy sobie. No ja mam 15. I żarcie weź, a nie, żarcie mam 25. Żarcie masz. Ja też mam. Dobra, czekajcie. Ogólnie jeszcze trzeba zrobić farmę chickenów, bo słuchajcie, ja ogólnie nie! Troszkę tutaj... A dobra, niech stoi. Przed odcinkiem... To dobrze, że stoi. Słuchajcie, przed momencik. Odcinkiem ogarnąłem i naprawiłem tą wyrwę, Wojtek, która tam była. Chłopczyku mój drogi, my mamy kilofy zrobione. Są zrobione? Tak. To weź. Ogólnie słuchaj, słyszę tutaj gdzieś nietoperze, więc tu musi coś być faktycznie. I muszę zrobić jeden żelazny, tak? Albo dwa nawet zrób. Dobrze, tak, a gdzie są patyczken machen? W tej skrzynce koło pieca, tego jak się schodzi zaraz. Dobra, mam. Prost. Okej. Słyszę gdzieś nietoperze, więc faktycznie tutaj coś gdzieś może być. Wiesz co, no... Na razie kopię węgiel. Zrobiłem dwa żelazne. Dobrze. A nie jeden, poczekaj, bo zapomniałem dodać dwa patyki. W sensie cztery. Lama. Tak. Dobra. Teraz o Chryste, mi w brzuchu burczy. Mam nadzieję, że tego nie było słychać. O. Co? Gdzieś się wkopałem. Dobra, idziemy. Także czekam na ciebie. No idę. Aha, tu już jest jumping party. Jakie jumping party? O czym ty mówisz? Baśki. Aha, już nas witają serdecznie bardzo. Z chlebem i z mieczem. Z łukiem i strzałą. No. Zamiast chlebem i solą, to łukiem i strzałą. No. Nie wyszło mnie. Bo ja... O nie, spadłem do wody jeszcze. Jaka lama. Wy tego nie widzieliście. Tego nie było. Ja nie... Gamerspace not approved. Tak. Że ja tego nie widziałem, nie skomentuję. Gdzie ty poszedłeś? Czarny baranie. No tu. Tu. Chodź. Raz. O Jezus! Dwa, masz dwa kilofy. Jasek mi na łeb spadł, Maciek. Pokarało cię. Oj, teraz, ale... teraz Maciek. Wojtek, no zrób coś. No zrób coś. Pochodnie zrobiłem, shit. Masz patyki? Nie. Ale mam 16 swoich pochodni. No ja mam 13, bo już tu jedną postawiłem. No, ogranicz się. Postaram się. Tam widzę Baśkę. Znaczy wiesz co, ogólnie możemy zrobić tak w sumie, że będziemy je zbierać, te pochodnie, które gdzieś tam są dalej. O Jezu, Creeper! Nie słyszę, żeby wybuchał. Bo nie zdążył. Znaczy, bo... O. Aha, jednak. Poczekaj, a ty w tej skrzynce przed... Wtedy Wojtek, choćby, ja tu schodzę niżej, deeper. Poczekaj, i deeper Maciek, już. Kopię ten, cicho. Mam te pochodnie zabierać, czy nie? Poczekaj, pierw mi powiedz, co ty zdobyłeś w tej pierwszej skrzynce, która była tam na dole? Jezus, której skrzynce, której na dole, którym dole? Na samym początku, jak zaczynaliśmy grę. Pod wodą? Tak. No Borysa. Aha, dobra. Baśka mnie leje. Zostaw mnie, ty dzikusko. Ty masz mnie za głupią dzikuskę. O, tu jest żelazo, Wojtek, ty coś mówisz o żelazie chyba.
Słyszysz? Tak jakby ja tu skrypciem walczę. A. Brawo. Ale żelazokop, jak najbardiej. Dawno tego nie śpiewaliśmy w sumie. Ty masz mnie za głupią dzikuskę. I cały świat zwiedziłeś. Jakie w ogóle, znaczy próbujemy mieć, nie mieć dysynchro, tak. I zwalniamy tempo, nie? Tak. Zwiedziłeś wzdłuż i wszerz. Raz, dwa, trzy. Ty masz mnie za głupią dzikuskę. I cały świat zwiedziłeś. Bo co tu jest? Czy to jest nasza komnata jakaś? Tak, to jest ta komnata, więc tego nie ruszaj. Mhm. I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brok. Dlaczego? A może wiem, co śpiewamy? Madzikowa blaszka? Piorunochron miłości, namiętności w sobie mam. Naprawdę słuchałeś tego? Nie słuchałem tego. Jeszcze. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce z nami porozmawiać, zapraszamy naszego TS-a, bo blaszka i na przykład Madzikowa i cała reszta składu, tam jakieś dżemory, kto tam jeszcze jest, Inek przychodzi. Ej, to jest oszukaństwo. Tu nic nie ma. Przychodzą i normalnie z nami rozmawiają, tak zapraszamy. Ej, to jest jakieś wybrakowane. No Wojtek, zaproś ludzi, Jesus. Ja tu się produkuję, a ty co? Tak. Ale to jest u ciebie, będzie mniejsza oglądalność, u siebie zaproszę. Nie rozmawiam z tobą, wiesz? Ojej. Nie, słuchajcie, ale jakby co, to faktycznie na TS-a możecie wbijać w czasem fajniej. To są właśnie ludzie, którzy są świadkami, że my jesteśmy zawsze dostępni dla was i zawsze z wami rozmawiamy, tak. Zawsze, głosowo. To może nie aż tak zawsze, znaczy, no jak mamy czas. Czasu mamy tyle, ile ale mamy. Ale zapraszamy do ich ekipy, bo są fajni ludzie i oni tam już się tak zgrali, że mają swoją konwersację wszędzie. Tak. I na WhatsAppach mają grupę. Za to na Snapie zawsze odpisujemy, także undecided.m i gamerspacy. Tak. Także dodawać. Jesteś spragniony są snapów, ty. Ostre snapy. Jezus. Boże. Jezu, Boże. Wiecie, wasz sex space jest zawsze gotowy. Mhm. Sex space. No. Dobra, wychodzimy stąd, bo tu nic nie ma. Tak, bo to jest chyba jakiś jeden wielki niewypał, niestety. To jest jeden wielki żart, chciałeś powiedzieć. Dokładnie. Teoretycznie coś tu miało... Czekaj, ja pozbieram te pochodnie. A czy ty, mój drogi, byłeś po drugiej stronie? Gdzie po drugiej stronie? No, tu byłeś. Byłem wszędzie, tu nic nie ma. Aha, no ja się musiałem upewnić. Dlatego takie trochę bo dziwne, ja, że... Bo ja po prostu niewiernus, wiesz? Było, no, że było to zadanie właśnie, że pod tą wyspą, tylko słuchaj, chyba, że może być też taka sytuacja, że to jest gdzieś pod wodą jakieś wejście. Może. Słuchajcie, kto też wie, to pisze nam w komentarzach. Bardzo prosimy, bo my wasze lady tak bardzo lubimy. Lady. Lody dla ochłody. Gdzie ty wchodzisz tu? No czekaj, bo się tu budzę. No dobra, skoro tu nic... Wojtek, noc jest. Super. Gratulacja. No już zombie idzie. Chodź okay, do łóżek. Poczekaj. Ja tutaj tylko załatam to, żeby... Jesus, ludzie, u was też jest tak zimno, bo u mnie jest tragedia. U mnie jest dzisiaj minus 22 stopnie. Masakra. Okej, i tu jeszcze coś gdzieś spadło tutaj. Dobra. Zenek już poległ. Chodź. A czekaj. Chodź. Ja coś ci pokażę. Chodź. Poczekaj, bo chcę... Tutaj. Pamiętasz? Na dole była skrzynka z Borysem, tu. Ja wiem, bo właśnie o tej skrzynce mówiłem, tylko właśnie się zastanawiałem, czy tam był jakieś wiaderko z wodą na przykład, bo to może o to chodziło. W skrzynce? No. Nie, chyba nie. To ja nie wiem. W każdym razie dajcie nam znać, czy coś tam pod wodą gdzieś jest, bo jeżeli jest, to spróbujemy się tam dostać ewentualnie. Tu już nic nie ma, jeżeli chodzi o wiaderko. Wiaderko jest puste. Odcinku. Tylko, że Maciek, ja powiem ci tak, jeżeli chodzi o eksplorację podwodnych terenów, czyli Rafa i tak dalej, to my i tak musimy się wstrzymać do tego, aż będziemy mieli alchemię i będziemy mogli robić podki. A będziemy mieć alchemię? No, jak pójdziemy do Netheru, to tak. Co mnie tu bloczy? Więc wydaje mi się, że w tej serii chyba mój skill w alchemii będzie trzeba wyćwiczyć. No, czas najwyższy. Kiedyś się musisz nauczyć czegoś w życiu, tak? Przydatnego. Bo to, że wkurzać ludzi potrafisz, to już wiadomo, tak? No, to już jest twój skill opanowany do perfekcji. Do to perfekcji. Było, wiesz, to było, jakby to powiedzieć, idealne rozpoczęcie roku. No ta. Wiesz co, jesteś taką bułą, że mnie zepchałeś z całego promu tego tu, naszego pomostu. Nie zepchałeś, chciałeś we mnie wejść, nie wyszło. No, kto widział gwiazdę spadającą tu, to myśli, że to no ja właśnie widzę spadającą gwiazdę, zieloną w dodatku. To znaczy gwiazdor taki. Nie! No, dojechałem go. Hadzia.
Adzia. Chodź, idziemy spać. No idę, idę. O nie, znowu postawiłem pochodnie, Jesus. Ja mam jakiś fetysz na pochodnie. Ja nie wiem, ja na przykład w ogóle nie używam tego trzymania w drugiej ręku. Ale mi jest fajnie, dlatego że shadery. Znaczy ja mówię, po brytyjsku wiesz, shaders. Nie, dobra, ale shadery... Po co? To wszystko, widzisz, to wszystko ty stawiasz, bo mieliś przyciski. Shadery robią to, że mnie się bardzo fajnie rozświetla. Okej, skoro pod tamtą wyspą nic nie ma, chodź, popłyniemy dalej. Już, czekaj, tylko wiesz co, no zrobimy nam you więcej pochodni, me. Tak? Okej, już nam macham ale pod którą ty chcesz wyspę mi się płynąć? No, dalej chcę płynąć, po prostu chcę popłynąć dalej, zobaczyć co jest w tych wszystkich przestworzach tam. Czekaj, gdzieś dałem ci pochodnie, jakby co. Dobra, widzę. Mhm. Masz żelazo? To daj, dołóż do pieca. Aha, no dobra, a tam jest węgiel? Tak jest. No, na brak żarcia nie możemy narzekać. W ogóle słuchajcie, ja zebrałem jajka. Zebrałeś jajka? Tak, mamy 32 jajka. Już masz dwa, już jesteś szczęśliwy, tak? No, chcę więcej. No! Te wszystkie wasze jajka. Boże, Wojtek, nie! Nie! Tak. Just nope. Just yes. Just one less. Pokażę ci... Przypomniało mi się coś teraz. Pokażę... Ja nie wiem, o co chodzi, to jest nienormalne. Pokażę ci... Ja ci nic nie będę pokazywał. Pokazywałem, jak byłem mały, teraz nie skończyć. Pokażę ci pewien fajny filmik, wiecie, na temat idola, jak koleś śpiewał Just One Less Dance. A to ja to widziałem. Just one less tak. Dance. Ja ci dałem... No chodź już. Ja ci daję kilo, a ty ale Wojtek, chłopcze, ja mam 4 kilo w chwili obecnej. No dobrze, przyda się więcej. A nie tędy. Ej. Ja ci dałem dwa żelazne, bo ja zrobiłem dwa żelazne, a mam, nie mam żadnego. Nie, mam jeden tylko. No to gdzie jest drugi? Będziesz? Dobra, mam, jestem ślepy, Ja teraz każdy, kto to widzi, pisze, że Andec jest ślepy. Nie piszcie tak. Dlaczego? Bo ja ci go przed chwilą dałem. Aha, naprawdę? Tak. Ty, wiesz co? No poczekaj na... No co? Nie chcę mnie w łódce, to nie. Nie, bo masz dupę ciężką po świętach. Nieprawda. Prawda? Nie. Tak? Nie. Ale czemu kłamiesz? Widziałem screena z twojej wagi. Screen? Moja waga ma funkcję screenshotu? Ma. Brawo. Taka nowa. To chyba specjalna... To chyba kolekcja, wiesz... Aszet. Nie. To nie. Ktoś ją projektował. Skoro ma screenshot function. Tak, jest specjalna aplikacja w App Store. No. Wiesz. Chodź, płyniemy dalej. Jakiś chyba wyspa się jakoś ukaże kiedyś, no czy nie? Czekaj, no już płynę. No, wjechałem w ciebie. No to płyniesz obok mnie, a nie za mną. Ja się czuję niezręcznie, kiedy patrzysz mi na tyłek, tak? Kiedy moje pośladki pracują prawo, lewo, góra, dół. Dobrze. No, co to jest taka wysepka? Jaka co to jest? Nie wiem. O, coś tam się okazuje, co to jest? No tu nic nie ma. Tam jest śnieżny ten. Okej, a tam? I ta piosenka. It's been a long day. A czemu mówimy, że it has been a long day, a nie it was a long day? Słucham, panie I Wojtku. Have no idea. Ej, co to jest to takie tu? Gdzie ty jesteś? Ja to muszę sprawdzić, poczekaj. Gdzie ty jesteś? Zostawiłeś mnie na środku oceanu. Ty, tu jest bańka, ale jaja. Wojtek, zostawiłeś mnie na środku oceanu, ja się boję. Nie, ja zanurkowałem tylko, jestem tu, o. Jaka bańka? Zobacz. Gdzie masz bańkę? No ty nie będzie, ty możesz nie widzieć pod tych, bo masz shadery, ale tu jest, jak patrzysz na wodę, to jest taki... Tu był przynajmniej i już nie ma? Nie ma tu nic. Ale było. No dobra, to nieważne, to wypływaj. Chyba, że jak wlazłem, to się naprawiło, bo to mógł być po prostu bug mapy. Wiesz, to są takie, jak patrzysz czasami z daleka, to widzisz takie, o tam widać, tylko że nie wiem, czy to ci się załaduje po prostu, tam. Jak masz tą ośmiornicę pod spodem, widzisz, masz takie... Nie, nic nie widzę. No ty nie widzisz, masz shadery, więc... Przez chwilę pomyślałem, że mówisz nie tam, tylko kam. To będzie po. Nie, u mnie nic takiego nie widać, przykro mi. Dobra, chodź. Czy my potrzebujemy coś ze śniegu? To znaczy tak, jeżeli chcemy, możemy z Borysa zrobić bałwana. No, chcemy!
to musimy zebrać po prostu troszkę śniegu. Tylko że wiesz, o tym, że jeżeli zrobimy z niego. Tylko wiesz, ale wiesz, bo wiesz. Tylko że jeżeli z niego zrobimy bałwana, to my go już nie zabierzemy nigdzie. Aha. Bo dynia zamieni się w bałwana. Ale dynię mamy, więc jakby co, to możemy sobie zrobić Borysa. Parkour na lodzie! Tańczy Andes, tańczę ja. YouTuberzy tańczą na lodzie. Pierwsza para. Maciej Andes S. I... Tak. Joanna Komarenko. W układzie choreograficznym taniec, lodołamac, połamaniec. Boż. Czemu nie mogę zbierać? No dobra. Co? Śnieg się, mój drogi, zbiera łopatą. No to ja nie mam takich narzędzi ja przy sobie. Ja troszkę zebrałem, także jakby co, to na bałwany dwa mamy, bo już mi się też łopata skończyła. Tylko pytanie brzmi... Ale po co nam dwa? Ty już jesteś jednym bałwanem. Nie skomentuję tego. Aha, aha. Badumc. Czekaj, tu coś... Wojtek, tu jest kolejna wysepka obok. Też lodowe, lodowe biczysko. Ale tak, tu na niej nic nie ma. Tak, ta sama. Jakoś na niej ci nie widzę, więc chyba inna. A tam jakiś... Czy tam? Popatrzcie prosto przed siebie. Tam jest lawa, woda i duża wyspa w górę pnąca się. Ja tam chcę i chcę to zrobić teraz, zaraz już. Wiesz co, Maciek, ja już ci powiem, że to nie jest żadna wyspa, ponieważ to jest ucięty void mapy. I tam po prostu jest jakby to, co się wygenerowało pomimo mapy z Castawaya. No więc tam weź, jest, no. Więc tam raczej chyba wejść nie możemy, chociaż nie wiem, możemy tam w sumie podpłynąć i zobaczyć co i jak. Zero przygody tego, w tobie. Tak, to jest ścięty klocek, więc to jest po prostu wycięte to, co nie powinno nie, się robić. Nie, dalej też się robi. No się robi, bo tam są góry. Tylko że widzisz, one są ścięte, dlatego że po prostu została wrzucony projekt Castawaya do mapy. Mhm. Także to już nie są raczej te... To, gdzie powinniśmy iść. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale mogę się mylić. Także dajcie nam znać. A może jest na naszej minimapce to narysowane wszystko, czy nie? Możemy? Nie, no sprawdzimy. No płyniemy, chodź. Sprawdzimy. Ale czekaj, no czy my sprawdziliśmy, czy tu są jakieś skrzynki, coś, jakieś zejście do kopalni, bo tak tu przyjechaliśmy, a... Przyjechaliśmy. No ostatnio też tak powiedziałeś, cicho. Może gdzieś coś na drzewach jest ukryte, jakieś diaksy, ja coś? Ja już siedziałem w skrzynce, a ten mnie wybudza, o... W jakiej skrzynce? Jezu, w łódce! Już mam tytuł dzisiejszego odcinka. Siedzę w skrzynce. Prawda, że taki ustawisz? Tak. Ustawisz taki. Siedzę w skrzynce. Andes w skrzynce. To jest po prostu tekst dzisiejszego odcinka. Dobrze, ja tu już nie widziałem. Siedzę w łódce. I czekam. No już poczekaj. Ja sobie dryboćkam po śniegu, tak? Daj mi się nacieszyć. Mimo, że za oknem mam i mam minus 22 stopnie, to daj mi się nacieszyć śniegiem minecraftowym, please. A gdzie jest moja łódka? No przecież, nie no, była tylko moja. A gdzie jest moja łódka? No ale ty nie płynąłeś czasem z jakiejś drugiej nie, strony? Nie, tu ją zostawiłem. Ona się rozdupczyła, stój. Płyń. A, Wojtek! Bawi cię to? No już, misiaczku, płyniemy dalej, chodź. Wracamy do domu i zobaczymy mapę. Nie bij mnie. To chodź do domu mapę zobaczyć. Dobrze. Bo jeżeli jest to coś wartego uwagi, to płyniemy tam, ja tam chcę. Dobrze, to wracamy, ale wydaje mi się, że to jest po prostu... Koniec. Koniec. To już jest koniec po prostu. It's over. Eat. A ja nie mogę jeść, jak jestem w łódce. Bo nie masz takiej specjalnej zdolności, wiesz? A, bo ją nie można ruszać, dobra. Kto będzie pierwszy, ja czy ty? No we! Ja. Ja będę pierwszy. Ja znam skróty. No, skróty. Ty i te twoje skróty, ja znam twoje pierwszy. Skróty. Tak, te twoje skróty tam w zgierzu, jak się do ciebie parkuje. Parkuje. Jedzie. Przez lasy. To jest ten skrót. Taki cicho. Skrót, że... No przestań cicho, mnie, cicho. Grasz nie fair play. Ale ja cały czas płynę prosto, to ty kłamiesz. Nie próbujesz wjechać. Tęsknisz. No na bank. Aha, okej. Okay. Nie będzie więcej. Czego nie będzie więcej? To znowu mi grozi, że nie będzie odcinka, że to jest ostatni. Naprawdę. Tak.
To będzie ostatnie. Nie będzie więcej Castawaya, nic więcej nie będzie. Tak błagam, znajdź inną wymówkę, po prostu powiedz ludziom, że już po prostu tak tęskni za mną, że po prostu musisz przyjechać do mnie. Ty też. Czekasz, aż przyjadę. Nie. Nie. Umówimy się, kiedy będzie ciepło już. Aha. Okej. Dobra. To ja nie muszę przyjeżdżać. Szedłeś tam już na dół? No. Chodzę. No. Czy ty mnie przestaniesz dotykać tym mieczem? Nie, ja lubię. Ty przecież lubisz miecz. No tak. Taka jest prawda. Tak, mój drogi. To tam dalej nie ma, ponieważ tutaj jest ta wyspa, na której byliśmy dzisiaj. Halo tu. I tu się kończy. Więc tam dalej nic nie ma. Tutaj ewentualnie są jeszcze Snow Pine Island jakieś. Tu jest w ogóle... Słuchaj, zobacz, tu jest jakiś galeon zatopiony. Ojej. No tylko mówię, nie możemy wejść, dopóki nie będziemy mieli potek na oddychanie, ewentualnie enchantu na oddychanie, bo bez dobrze, tego... Dobrze, że nie gamelon. Będzie lipa. Tu jest jakiś Big Tree Island, Nether Glade Island. Nether, ojej. North. Aha. Big Tree Melon Island. The Great... O, patrz, tu jest to wielkie drzewo, o którym była mowa. A tu jest jakaś zrujnowana... ta... Lighthouse, your lighthouse, your lighthouse. Dobrze, mój drogi, powiedz, jak my stoimy z czasem? Mamy dokładnie 26 minut, tam troszkę z hakiem, 20 ileś sekund. Tam. To ewentualnie można by się pokusić, wiesz co, o to, żeby skopać jeszcze może tego, albo portal ewentualnie zrobić i zobaczyć, jak wygląda Nether. No to chodź. No to chodź, idziemy. Bo lawę mamy, lawium i tak mamy pod domem, więc to nie będzie problem. Mhm. O Jezu, noc jest. Już na nas fani czekają, zobacz. Tak? No. Słyszysz te melodie, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Weź, bo mi teraz w Spotify leci, możesz mnie zagłuszać, bo masz The Synchro. Niesie wiatr. Czemu ty śpisz od ściany? Nie lubisz od ściany. Przypadkiem. Mień. Nie. No dobra, to dzisiaj ja cię biorę. Jezus. Czy wiesz, czemu dobra. Wilk tak wyje w księżycu? Czekaj, ja teraz tak. Wezmę wiadreczko no i wiesz. Zrobimy tego kifola. Rób. Jak sobie. I ty dostaniesz ten, i ty dostaniesz oczywiście osiągnięcie, bitch. Mam coś dla ciebie. Psikus, psikus. Aha. To ja dostałem osiągnięcie diamond. Coś tam jak tobie dałem diamenty. Nie wiem. No nie ogarniam. Jednego? No jednego. Więcej nam nie trzeba. Jej, nie dostałem osiągnięcia. Co za bitch. Ale nie ma osiągnięcia za... No jak? Nie ma osiągnięcia, że się zrobiło diamentowe coś? Jest tylko osiągnięcie, że wykopałeś diamenty. Chodź już. I że masz, że... A, za wyrzucenie diamenta, wyrzuć diament. Dałem go do skrzynki. No to weź go i wyrzuć go po prostu. Tak. Serio? Prostu, mam być blacharą na ten, na achievementy? Proszę bardzo. No dupa sraka. No to ty już musisz mieć tego achievementa. Nie wiem. No dobra, chodź, idziemy. Czekaj, ja zaczerpnę jeszcze wody do wiaderka. Zaczerpnę. Muszę zaczerpnąć. Patrzcie w ogóle, ile mamy już krówek ładnie, jak się rozmnożyły. Tak, a tam Baśka, tu stój, czekaj. Ła, dotknęła mnie. Znaczy, słuchajcie, ja się ogólnie zastanawiałem, czy do tych... Masz strzałę w mordzie. Świń. Gdzie mam? W mordzie. A czy w ramieniu w sumie już teraz. Ty do mnie mówisz w ogóle w mordzie. W sercu, masz strzałę w sercu. No mam, do ciebie. No właśnie. Kurde. To kurde. No pajęczynę, no. Ale tu się ładnie już rozlało w sumie nam. Przy okazji możemy nawet to złoto tutaj poruszać, wiesz? Jakie złoto? A, tutaj, no, tutaj, tak, bo tu było trochę złota. Czekaj, to wiesz co, ja właśnie całą tą lawę może już tutaj ogarnę. Tylko teraz tak, ważna sprawa jest taka, że poczekaj, trzeba skopać tego kobla i całą lawę pozalewać. Także na razie poczekaj. A ty myślisz, że to jest ten? Co? Lawa będzie pod tym, czy nie? Na pewno. No czekaj, sprawdzę. Tak, ja zaraz sprawdzę. Tak. Tak, jest, nie skopuj tego. Dobra. Tu możesz... czekaj.
tutaj. Te może. O, czekaj, tu też jest lawa. No ten mogę tu, o, na górze ten tu. No, żeż kop się. Udajemy. Ile potrzebujemy klocuchów? Wiesz co? Nie pamiętam, ile jest potrzebne na portal. Poczekaj, to jest 3, 6, 8, 12. 12 jest potrzebne na pełny portal. Poczekaj, Maciek. Dobra, tam chyba już tak, nie ma lawy. Dobra, jeszcze tutaj ogarniemy. Więc do Netheru pójdziemy w twoim odcinku. Tak. Zawsze tak, to była w twoich, chce, chodziliśmy w pierwszy to... do... Nie pamiętam. Tak, u mnie był na skyblocku Nether. Mhm. Także to, kto chce, to wbija do Wojtka. Będzie Nether, będziemy pewnie się smażyć jak zawsze, bo przecież... Na pewno, w piekle. Jezus. Ja cię podko... Tak. Tak. Tak, no ale sprawdzam tutaj, jak jest bezpiecznie wykopać. Ile masz już obsydianu? Wojtek, jeden. Naprawdę takie pytania zadajesz? Proszę cię. Ile masz? 5. Aha. No czekaj, tu jest, widzę, jeszcze dużo lawy. Ale to już myślę, że i tak nie będzie nam potrzebne. A on na mnie patrzy. Czy dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek u mnie, ale ja wiem, że wy takie odcinki lubicie, bo wiele razy pisaliście, że no może dłuższy zrobimy, no i właśnie dzisiaj jest dłuższy. Mhm. Ej, ale teraz pytanie, gdzie ustawimy ten... Słuchaj, a może ten portal ustawimy tutaj? Może być. W tej komnacie jest... glowstone'owej, niech będzie. Tak, bo tu jest w sumie takie... To czekaj, wiesz co? Jak już tutaj ten... To zacznij tam już, zadzierzgnij to... lekko. No to się tutaj po prostu w ścianie zrobi, myślę. Zakubuje się troszeczkę. Jeżeli masz tylko na to ochotę i chęć i czas... Dobrze. Zachęcam, nie namawiam, lecz zachęcam. Mhm. Aha, skończył mi się kobel, okej. Okay. No to wykop, przecież pod dostatkiem no tu ci, panie. Cicho. No mi krzyczysz. Które kolorowy niesie wiatr. Będzie wiecznie, będą mnie krzyczy. Kończymy nagranie, będzie krzyczał. Nieprawda. Prawda. Skończ Iset. Skończ. Sanowa. Sanowa. You Sanowa. Sanowa. If you wanna be malowa. Tak bardzo. No, no. Ile mamy tego? 13. Starczy? Tak, tak. Nie lubię 13, więc wezmę 14. Dobrze. Co ty tam się tłuczesz? Robię miejsce pod portal. O, dobra, wziąłem. Nawet możemy w sumie, wiesz co, można nawet ogarnąć jakieś fajne takie przejście jakby z naszego domu, może czy magazynu. Dobra, obkobluj to, znaczy tym obsydianem, taką ramkę, jaka jest tutaj wyrobiona. Proszę cię uprzejmie. Ale zasłaniamy ten. Co zasłaniamy? No ale spokojnie, glowstone jest, także tutaj jest w miarę. Dobra, widno, czyli jest. Mamy powiedzmy zarodek portalu, bo trzeba to jeszcze ładnie podpalić i w ogóle. Tak. Poczekaj, no tu skoczę szybko po zapalniczkę, podpalimy i gites będzie. I będzie skończony. O Jezu, dobrze. Creeper. A nie. Może pomyliłem tą winorość z creeperem, nie? Czaisz? Wojtek. O, już cicho. Jezus, piasek się na mnie zapadł. Aha. Nic nie mów, żyję. Jeszcze. Ale zrobiłem teraz... pewnie jakieś ubytki na górze. No, zapewne. Czekaj, gdzie nie ty wsadziłeś ważne. Tę no, gdzieś powinna być. Pewnie w narzędziach. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ale wiesz, jak to ze mną bywa. Co? Co ja? Ty zapalniczkę zostawiłeś, jak szliśmy wtedy tam na tamte wyspy? Ja jej nigdy ze sobą nie zabierałem, mój drogi. Bo jej nie ma nigdzie, więc mam dziwne wrażenie, że to było to, że to ona poszła z nami na wycieczkę. Ona poszła z nami. Tak, ona poszła, tak, ewidentnie ona poszła z nami na wycieczkę. Więc ja się wynurzam na powierzchnię. Czemu? A co tam robisz? No ja już zrobiłem zapalniczkę. Aha. Idę. No kręcisz mną po prostu jak, nie wiem, jak tak kołowrotkiem jak jakimś. Jakie ubytki zrobiłeś tutaj? Nie patrz, chodź. Zostaw to. Leave it as it is. Please, mister. Nope. I'm coming home.
coming home. Tell the world that I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of... jak to fajnie wygląda na tym, na shaderach. Także... My się na dzisiaj... My się na dzisiaj z wami żegnamy. Słuchajcie, portal do Netheru już huczy i buczy i mamy nadzieję, że zostaliście do końca odcinka, mimo że jest dół... Co ty robisz? Siku. Jak mnie deskę zaleje, to teraz mnie obsikał, wiesz co? Oj, skończ. No, więc jak słyszycie, portal do Netheru już huczy i buczy i piszczy i mrauczy i w ogóle. Wasz portal jest zawsze gotowy. Tak, a dzisiaj jak zawsze standardowo był ze mną Wojtek. Byłem. I byłem też ja, także no obróć, że się chociaż stań, masz jakieś owsiki w tyłku. Już na koniec się zżygał. Także było rzyganie. Byłem też ja. I ja już nie wiem, co ja powiedziałem, już nie wiem, jak ja się pożegnałem z tobą. Znaczy z tobą, z ludźmi. Aha, no dobrze, czyli żegnamy się. Także to był ostatni odcinek Castaway Island Survival. Możemy się pożegnać już? Więc tak. Więc ja się na dzisiaj z wami żegnam. Wojtek pewnie też tylko jest zajęty kopaniem. Kopaniem. Ty się nawet wysłowić nie możesz. Bo chciałem zrobić rym. Rozumiesz? Kluczborsko-Zgierski. Nie wyszło mi. No nie wyszło. Także co? Trzymajcie się. No. Co za wieśniak. No chciałem, żeby z fajerwerkami był koniec, Maciej. Dupa sraka. Trzymajcie się, no i pa.